Niecodzienne powietrzne manewry wojskowego śmigłowca zwróciły uwagę przypadkowego świadka. Maszyna nie rozbiła się z impetem, ale zniknęła w porośniętej lasem okolicy. Do akcji poszukiwawczej przystąpiły policja, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdy odwiedziliśmy miejsce dowodzenia, przeszukiwanie okolicznych lasów trwało w najlepsze. Ta informacja, która dotarła do policjantów, wskazywała, że na obrzeżach Suwałk spadł śmigłowiec i tą całą sytuację widziała jedna osoba, która znajdowała się w okolicach pobliskiego sklepu spożywczego. To właśnie z tym mężczyzną policjanci wykonywali te pierwsze czynności mające na celu zebranie i uszczegółowienie jak największej ilości informacji po to, żeby do tego wraku dotrzeć. Prawidłowa koordynacja działań różnych formacji mundurowych to podstawa sukcesu w tego rodzaju zadaniach. Na szczęście środowa akcja to tylko scenariusz przygotowany w celu odbycia ćwiczeń. Te ćwiczenia mają między innymi na celu zgranie działania różnych służb właśnie w tego typu sytuacjach. Wykorzystujemy też aplikację ATAK, która pozwala nam określić i zawęzić teren poszukiwania, także ten teren podzielić na sektory i rozdzielić te sektory poprzez poszczególne służby, które biorą udział w poszukiwaniach. My nie znamy do końca scenariusza ćwiczeń. Ten scenariusz przygotowało wojsko. My natomiast reagujemy na te sytuacje, na te wszystkie informacje, które do nas dopływają, nie wiedząc tak naprawdę, co w danej chwili się może pojawić. Z punktu widzenia uczestników, którzy nie znają planu terenowych ćwiczeń, to świetna okazja do sprawdzenia się. To, co najważniejsze, to współdziałanie różnych służb po to, żeby na wypadek realnego takiego zagrożenia mieć już gotowe rozwiązania i nie tracić czasu na przygotowanie poszukiwań. Zaangażowano tu spore, choć nie maksymalne siły. Jak zdradził nam podinspektor Tomasz Krupa, wyjątkowo tym razem nie sięgnięto na przykład po policyjne statki powietrzne wyposażone w urządzenia termowizyjne, ale w powietrzu roiło się od innych obiektów. Są zarówno statki powietrzne Straży Granicznej, wojska, no ale tutaj głównie poszukiwania odbywają się na ziemi. Na ziemi pracują policjanci, strażacy, żołnierze, a także osoby z grup ratownictwa i poszukiwania. Jak podkreślił oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji koordynującej akcję, ratownicy w tych manewrach nie dostali wielu informacji. Zasadniczo wiedzą o tym, że z pola widzenia dość gwałtownie zniknął śmigłowiec. Mamy do czynienia z różnymi statkami powietrznymi, które przewożą na swoim pokładzie różne materiały, a zatem mamy też różne zagrożenie dla ratowników, którzy szukają. Nie zawsze to będzie taka sytuacja, kiedy najdoskonalszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze dotarcie do wraku tego samolotu bez posiadania odpowiednich informacji, co przewoził i czy nie ma tam materiałów niebezpiecznych. Bo no to w myśl zasady, dobry ratownik to zdrowy ratownik. Jesteśmy w trakcie realizacji ćwiczenia taktyczno-specjalnego pod kryptonimem SAREX-24. Jest to ćwiczenie organizowane cyklicznie przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. W dniu dzisiejszym realizujemy jeden z epizodów tego ćwiczenia w rejonie Suwałk, w wyniku którego realizowane działania są ukierunkowane na poszukiwanie załogi wojskowego śmigłowca, który w wyniku awarii technicznej lądował w terenie przygodnym. W chwili obecnej zadysponowane zostały przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy nr 2 z Mińska oraz siły litewskie, które stacjonują na co dzień w Kownie, aby udzielić wsparcia w zakresie misji poszukiwawczo-ratowniczej. Do działań również zadysponowane zostały siły naziemne z Policji, z Państwowej Straży Pożarnej oraz z Wojsk Obrony Terytorialnej, które w chwili obecnej się organizują, tworzą swoje stanowiska dowodzenia i kierowania celem realizacji i kontynuacji działań poszukiwawczo-ratowniczych. Teren wytypowany do przeprowadzenia ćwiczeń wybrany został nie bez kozary. Do najłatwiejszych nie należy. Jest, jak większość obszaru Suwalszczyzny, mocno zróżnicowany. Od terenu lesistego, tereny wodniste, więc tutaj ma całe spektrum, jest jakby środowiska do przeszukania. Oczywiście teren został już ściśle określony przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek, którego domeną jest właśnie wskazywanie obszaru poszukiwań
i zostanie odpowiednio podzielony na sektory odpowiedzialności dla poszczególnych służb, aby działania zostały przeprowadzone efektywnie i skutecznie. To jest scenariusz, który jest znany tylko wąskiej grupie ludzi, która programowała to ćwiczenie, natomiast zdecydowanie mogę powiedzieć, że ćwiczący tutaj funkcjonariusze, strażacy, żołnierze nie znają szczegółowych, powiedzmy, uwarunkowań tego scenariusza, tylko jest to realizowane w czasie rzeczywistym i reakcja na sytuację, która się dzieje w chwili obecnej. Środowe ćwiczenia są wyzwaniem nie tylko dla bezpośrednio wykonujących poszukiwania, ale również dla sztabów dowodzących akcją, które na bieżąco muszą koordynować poszczególne działania i zmierzając do oczekiwanego efektu, na bieżąco ze sobą współpracować. Dynamika zdarzeń jest spora, a zadanie w zalesionym terenie niełatwe. Gdy opuszczaliśmy rejon ćwiczeń, śmigłowiec został zlokalizowany, jednak do sztabu dotarła informacja o osobie znajdującej się w wodach pożwirowego wyrobiska w Sobolewie, dokąd niezwłocznie ruszyły kolejne zastępy ratowników. To są ćwiczenia jednodniowe, więc dzisiaj czas przewidziany na realizację tego epizodu jest od godziny 9:00, kiedy został zainicjowany to zdarzenie, do godziny 19:00, więc mamy 10 godzin na przeprowadzenie. Oczywiście wszystko zależy od rozwoju sytuacji, od skuteczności, efektywności prowadzonych działań przez służby lotnicze, naziemne, więc to jest całe jakby uwarunkowane, działaniem ćwiczących elementów. W ćwiczeniach brało udział około 200 osób, dwa statki powietrzne polskich i litewskich sił powietrznych, Litwy i Polski, a także jednostka latająca Straży Granicznej.